Koniecznego, czytajmy, koniecznego, konieczny. O tym pan mówi na Bliskim Wschodzie, jest pewnie też konfliktem, przede wszystkim konfliktem politycznym, ale my mówimy tutaj o sytuacji w Europie. I ta inwazja islamu ma charakter walki cywilizacyjnej w Europie. Tu nie tyle jest konflikt polityczny, tylko właśnie walka cywilizacyjna. Natomiast oczywiście, no tutaj pan słusznie zresztą zwrócił uwagę, to dobrze, że tutaj nie ma sprzeczności między wysiłkiem militarnym państwa polskiego, powiedziałbym geniuszem strategicznym polskiego dowództwa, a właśnie tym pojęciem cudu nad Wisłą. No, to pojęcie cud nad Wisłą sformułował Stanisław Stroński w przeddzień generalnego ataku bolszewików na Warszawę, czyli cud nad Wisłą, 14 sierpnia, cud nad Wisłą. Rzeczpospolita, i przypomniał, że właśnie we wrześniu, tak jak pan słusznie zauważył, 14 roku Niemcy właśnie atakowali Paryż i stał się cud nad Marną. I taką wyrażał Stroński ufność, że podobny cud stanie się właśnie teraz i zwać go będziemy cudem nad Wisłą. Ale publicznie sformułowanie, po raz pierwszy sformułowanie cud nad Wisłą użył później Wincenty Witos. No również oczywiście na cud przykład nad Wisłą, proszę państwa, kardynał Kakowski także podkreślał właśnie wagę i znaczenie tego słowa, tego pojęcia właśnie cud nad Wisłą. Także tutaj jest to jak gdyby, oczywiście nie ma tej sprzeczności, jak mówię, no słusznie, że pan zauważył. Tu warto również wspomnieć o tym takim bardzo ważnym elemencie, może takim epizodzie, który miał też znaczenie decydujące, czyli o działaniach polskiej grupy wojskowych z tak zwanej dwójki drugiego sztabu Wojska Polskiego, czyli tego kontrwywiadu wojskowego, który doprowadził do tego, że po prostu szyfry bolszewickie zostały złamane. Dzięki temu, dzięki grupie pułkownika Kowalewskiego, właśnie Polacy wiedzieli, jak będzie wyglądał ten atak. Zresztą już we wrześniu 1919 roku podkomendni wspomnianego pułkownika Jana Kowalewskiego z radiowywiadu złamali sowieckie szyfry. A później 13 sierpnia, czyli kiedy już ta była bitwa na przedmieściach Warszawy oraz Radzymi, która dotyczyła zajęcia Warszawy, właśnie ci kryptolodzy, ci matematycy wybitni. Matematycy. Te właśnie. Mówmy pięknie po polsku. Matematycy. Złamali. No i tutaj też można powiedzieć, to jest wielkie osiągnięcie. Cud nad Wisłą. Wybitnych polskich naukowców, wybitnych umysłów, wybitnych matematyków. I to też jest matematyków. Taki, można powiedzieć. Mówmy matematyków. Mówmy pięknie po polsku. Telefonu prosimy radę. Matematyków. Niech będzie pochwalony Chrystus i Maria. No niech będzie. Zaraz i zawsze. Jerzy z Warszawy. Pozdrawiam bardzo serdecznie ojca Benedykta, bo chyba się nie mylę. Tak. I szanownego pana doktora. Drogi ojcze, no naprawdę ja jestem już starym człowiekiem. Już w tym roku ukończyłem 76 lat i z ogromną przyjemnością dzisiaj oglądałem w telewizji te uroczystości z panem prezydentem Święto Wojska Polskiego. No, te cudowne rzeczy, bo a zmurowanie tablicy i tam grób nieznanego żołnierza, tam chwila poświęcona żołnierzom wyklętym. No, trudno powiedzieć. Później koncert patriotyczny na Placu Teatralnym, gdzie między innymi występował pan Jan Pietrzak. I nie artyści młodzi, ale był i pan minister Antoni Macierewicz,
który otrzymał od pana redaktora Sakiewicza replikę sabli marszałka Piłsudskiego. No wspaniale, oczywiście trochę też oglądałem uroczystości tam na Jasnej Górze, też, bo ja już teraz tak no nie za dużo z domu wychodzę, w ogóle o kulach się poruszam, 4,5 roku sam już z domu, także no bardzo dużo zawdzięczam Ojcze Benedykcie, temu naszemu kochanemu radiu, telewizji, bo to jest... Radio obrotowe, Radio Tok FM, Euro, Koncita, Barbie, Baby, Langstrom, Ekstra. Panu Bogu dziękujcie, Panu Bogu Jahwe dziękujcie, Króla Jezusa czcijcie. Godnym ojcem dyrektorem i nawet mam autograf na tej książce, to było dużo lat temu już.